Dzień dobry, ona się nie zdąży jeszcze przywitać, mam nadzieję. Ale już powiedziałem ona, no to z kim mógłbym ją nazywać? No. Reinhard to Love Challenge. Wiedzą. No i już się zaczynamy śmiać. Znaczy, Młotka się śmieje. No bo no tak ma. No co, zlamczyłeś. Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Reinhard to Love się świeci i się cieszą. Dzieci? Tak? Ja się boję odzywać, bo ty mi zawsze mówisz, odzywaj się, nie odzywaj się, tu intro, tam nie intro. Ja ej, no nie boję, rób no. ze mnie tyrana. No, ja się boję. Ja w ogóle mrugam dwa razy do kamery, żeby dać wam znać, że Purpos stosuje dobrze, na mnie przemoc. Nie cicho. Znaczy kamerkę ma, ja nic nie chcę mówić, ale Młoteczka kamerkę ma i ja widziałem. To no, ona, chyba moją gastroskopię widziałeś, wiesz. Ona udaje, że nikt nie wie, jak ona wygląda i w ogóle. No ja Purpos nic nie mnie trzyma w piwnicy, mrugam dwa razy, pamiętajcie. Free Młotka, hashtag, hashtag Free Młotka w komentarzach, dokładnie. No dobra, no to zaczynajmy no. tę nierówną walkę, no. To patrzaj, oglądaj. Oglądam. Faceci i gotowanie, to się dobrze... Nie, a to jest to pizza, skończy, czy to jest nie? jajecznica duża? Czy to jest jajecznica chyba? Znaczy nie, bo jajka jakoś sadzone. Jest, wiesz, kręcone kaloryferem. A, no trzeba pionowo, no pewnie, żeby się nie zmieściło, no proszę. Miszczowie po prostu. No to, ale to... ja bym to jeszcze bardziej pionowo przeniósł, wtedy by się nie... Ej, dobrze, że tego nie podniósł i sobie tego na siusiora nie spuścił, nie? Wiesz co, ja myślałam, zrobię to trochę tak głośniej. Skończy. Bo, wiesz jak to jest z tymi głupimi filmikami? Wiem, ale muszę powiedzieć. Pierwszy jest za cicho. Tak, drugi jest a za wszystkie później są za głośno. Co tam się dzieje? No jesteś tosterem, jak się nie zaśmiejesz, powiedziane było, no. No to ja jestem bardzo tosterem. Nie, no i teraz jak mnie to denerwuje. Dobra, wiesz co? I w ogóle kup nasze koszulki i wszystko. Tak, a ja jednak wolę, żeby to było za cicho w standardzie niż ten. Dobrze. Shrek? What? It's a compliment. Better out than in, I always say. But there's no way to behave in front of a princess. Oła! Ej, ale szacun, nie? Ogólnie. Powiem ci tak, że... czekaj, ja zastopuję, ja zastopuję. Nie psuj mnie tego! No zastopuj, nie klikaj, nie dotykaj. Ale ja niczego nie dotykam, bo ja mam rączki tutaj. Putin jedzie ci w... Nana! No, nie oddychaj nawet. Ja powiem ci, że to jest takie... Stary, robisz się wtedy, kiedy wiesz, że masz na wszystko wytralalala. Rozumiesz? Ja już mogę oddychać, bo trochę zaczynam się dusić. Idziesz środkiem ulicy i puszczasz, wiesz, bączura takiego srogiego, że słyszą cię na drugim końcu osiedla. Sorry, i ty wiesz, że masz wywalone, nie? I to jest starość, bo ty masz wywalone w twojego bączura, który tam truje pół miasta. Ale nic, ja mam ogólnie w moje bąki wywalone, wiesz? To znaczy, że jesteś już stary. Znaczy, ja nie wiem jak ty, nie? Ale ja tam... Generalnie to tak, znaczy gorzej w czyjeś inne bąki nie mamy wywalone, bo wtedy ten ktoś no. Nieważne. Wiesz, ja mam niemieckie nazwisko i to do czegoś zobowiązuje, więc gazowanie jest u mnie na porządku dziennym. Oh, nie? Oglądaj Putina, jak jedzie ci ten tego. A to nie nam jedzie ten tego. Wiesz, czego to była scena? I wiem, z czego to była scena, ale tam był ptak gwałciciel. Widziałeś? Nois. Uwielbiam tego typa. Widziałem. To był molestator, a nie. No dobrze. Co? Biedny kotek! Nie wygląda na specjalnie zdenerwowanego. No bo on już nie ma tak powietrza, że jest taki zobojętniony. Co on tam wpadł? Gdzie? Jak? No bo tam jest rzeczka taka, wiesz, no spływ i w drugą stroną go wyrzuci pewnie, no. O, jest! A przecież głupek mógł się udusić. Ale ja bym sam chętnie... O, patrz, czarna dziura! No. Ale prawda jest taka, rzeczywiście w czarnej dziurze są kotki. Tak. Znaczy generalnie to nie ma zdjęcia czarnej dziury, bo nie da się zrobić zdjęcia czarnej dziury, tylko wszystko co jest dookoła.
Pozbawi i uczy. Co to jest w ogóle? Co to jest? Czemu ludzie w to grają? Bardzo lubiłem ten program. Nie widziałam. To, co jemu się dzieje? Nie! What the fuck was that? Raczej co to jest? Japonia, to teraz jest nie, to jest K-pop, no co ty teraz jest strasznie popularny. Och, ja codziennie rano. Ej, no bardzo ładnie wykonuje, wiesz, figury no. Jogi, no. Jogi. Odblokował sobie wszystkie czakry. Tak, patrz, to są moje oczy. To widziałem też wcześniej. No ale, ej, ubrała ale, się ale taka... Ale, wiesz co, ja powiem coś mądrego. Ja, tak tylko to zatrzymaj, bo przecież tu przestery. Ale ubrała się tak, a nie inaczej, no to chyba, no tak po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, tak czy nie? No tak, ale bo ja w ogóle zatrzymałam, a to się nie zatrzymało i zapominam, że to trzeba w guziczek, a nie w ekran. Nie, zatrzymało się. Tak. Ale nie, bo wtedy, co ty mówiłeś, zatrzymaj, to tam będzie no taki lag. I wszyscy potwierdzą, że Purpo skłamie, że ja nie chciałam zatrzymać. Dobra, bo chodzi o to, że ja nigdy tego nie rozumiałam. Kobieta ubiera sobie dekolt do pępka. No, a potem ma pretensje, że ktoś ją molestuje wzrokiem. Dokładnie. No. No to albo kurde ubierasz normalny dekolt i się tych cyców nie widać i albo, nie masz pretensji. Albo golf zakładasz, albo... Albo golf zakładasz, albo ubierasz do pępka i ojej, czemu patrzysz na moje cyce? No to kurwa wymiał się nie wym... Ojej, brzydko powiedziano, to family friendly content, może się kochać. No to się wymion nie wywala, jak ktoś nie chce, żeby na nie patrzono. Jezu, koniec. Wymion się nie wywala. Młotka, proszę cię. No taka prawda, no. Młotka, cię bardzo proszę. Ja ci powiem tak, ja byłam na milionie randków dziennie i w ogóle z milionem facetów się umawiałam, kiedy byłam młoda, piękna, miałam nogi do samej szyi i cyce takie jak Pamela Anderson. I ty myślisz, że jak ubrałam na randkę bluzkę z dekoltem, to po to, żeby komuś wypominać, żeby tam nie patrzył? No chyba jednak nie. To sobie jeszcze powinna wytatuować tak między cyckami strzałkę do góry, tam patrz. No, dokładnie. Także w ogóle wszystkie kobiety, które się burzą o gapienie się w cycki, są głupie. O, tyle mam do znaczy, powiedzenia. No chyba, że faktycznie ich nie eksponują mocno i chowają i mają z tym problem, no to... No to, no to wtedy, to nie jest. Nie jest okej. Okay. Feministki jadą mi w ten tego, nie? No, dobra, dajesz. No, lecimy, bo tutaj jakieś przestery i popcorny. Ojej. I am Electric Man. O matko boska, to było złe. Nie wiem, co on ma tam napisane, ja więc. Ja też. W komentarzach tłumaczycie. Co? Chyba reklama czegoś. Tak. No. No nie, jakie zło w ogóle. Bardzo zło. No, czarna dziura. A to widziałem, patrz to! To widziałam, to już po prostu. Ale jaki refleks w ogóle dziucha miała, nie? Masakra. Rebela. Brawo dla tego pana. Plus milion do zajebistości. Ojej, jakie to słodkie. Dla mnie to jest bolesne. Dlaczego? Nie, bo dla mnie są bleśne w ogóle. Tak, zrobimy wam subskrypcję wszystkiego i kupimy wszystkie koszulki i zabrać to. To no, puszczę, no. Pierdzielony dobry pomysł. Nie, to żelazko, to po prostu mistrzostwo. No, żelazko właśnie jest fenomenalne tutaj, no. Jak zostać fajny?
fejmem w internecie. No, bardzo prosto, nie? Tam... Ale ty widziałeś? Bo ja mam teorię spiskową. Bo tam z tyłu za nim takie cienie przemknęły i on na pewno wpadł na to tylko i wyłącznie dlatego, że jest nawiedzony przez Illuminati. Tak, właśnie chciałem powiedzieć Illuminati, nie? A tutaj w ogóle psy na sprzedaż, patrz. Pies for sale. Gdzie? Jest. Ale tak swoją drogą to jest smutne, że taki koleś ma szybciej fame w internetach niż ja po 5 latach robienia kanału. Musisz zrobić coś równie głupiego po prostu. Pięciu albo latach. Zajebistego, bo sześć to jest, wiesz... Lat. Ty, który dzień? Ja... Chyba... Ej, ja nie chcę nic mówić, ale to czy ja jestem dłużej od ciebie na YouTubach? Albo dzisiaj, albo jutro, albo no gdzieś w tym okresie w ogóle założyłem kanał 6 lat temu, w 2013 roku. Ja jestem dłużej na YouTubach. A ty jesteś na YouTubach dużo dłużej ode mnie, no coś ty, no przecież ja to w ogóle, to, wiesz, ja cię oglądałem zanim zacząłem nagrywać. Tak, weź że... przestań, naprawdę ty mnie oglądałeś. A jak? A jak? Bo zapuściło cię, ty nie miałeś co z życiem robić. No, no właśnie tak, no mniej więcej tak to wyglądało. Nie wiem co z ja życiem robić. Ja pierdziurę. A tak naprawdę to Turbo, gdzieś jest kiedyś... moim fanem. No ale gdzieś kiedyś coś było, czekaj, ty z kimś nagrywałeś, albo z Madzią, albo z kimś i wtedy cię pierwszy raz zobaczyłem, ale jeszcze wtedy sam nie nagrywałem. O rety, może z Alienową, bo... A możliwe, wiem, że z Alienową, się, no. Coś tam się znaliście kiedyś, coś tam... Pamiętacie jeszcze Alien w ogóle? Ona coś tam nawet wrzuca, znaczy, jakieś Alien, konie dalej. Alien nagrywa, tylko że ona odeszła od Minecraftów i innych takich i wiem, że poszła w Star Stable Online. Mhm. Tak się nazywa ta gra, bo tam wrzucam od czasu, zaglądam tam od czasu do czasu. Ty wrzucasz Star Stable Online. Tak, tak. Ja mam 40 odcinków u siebie na kanale i planuję kiedyś z tym wrócić, tak gdzieś od 3 lat, ale już podejrzewam, że tego nie wskrzesz, to czas pokaże. Dobra, pokaż tego ale psa tak na sprzedaż. Do pani mi się kojarzy z kimś, ale ja tam nie będę, bo poprawność. Ona to drze się podobnie. Jasny gwint. Wild. Mobile gry. Ale tam się nie pokoleczek zrobił. Aj, pojeździłabym sobie tak. No ja też bym sobie tak pojeździł. Czy jego pobudziło, że on w ogóle tamtędy chodził? No wiesz, no nie spodziewał się, że takich hardkorów ma. Ale o co chodzi? Nawiedzone drzwi znowu, Illuminati? Aha, bo one dźwięk wydają... A, bo one się śmieją! Tak, ale jest za cicho znowu. No bo to właśnie to. To jest, to napierdziela jak głupie. O, jaki fajny misio. Misio robi misiaczka. Tak. Zostanie piłką w głowę, jak nic. No może ona nie. Może niekoniecznie. Okej. No tak, no ale zobacz, jak przeanalizujesz dokładnie co ona robi, no to tak to wygląda. Co on... Dobra, może chociaż raz trafi. No właśnie, byłoby miło. Okej. A właśnie ziemniaczki, bo będzie w tym miesiącu... No to widziałeś, co to był Jelcyn. Tak. Będzie ten, akcja posad ziemniaka dla Zabraka, ale to szczegóły tam gdzieś u mnie na kanale. Run. Co? No. Ej, nie umówiłabym się z nim więcej. To znaczy, że nie dość, że nie potrafi obchodzić się z jajkami. I z pałeczką. Pałeczkami. I z pałeczkami, tak? To jeszcze robi się brutalne, kiedy coś mu się wymyka spod kontroli. I gniecie jaja. To je, nie, masakra, nie umówiłabym się z nim nigdy więcej. No. Ja to mam na co dzień. To też mam na co dzień. Nie, no to tak. Ale koty to są jednak takie szuje, że to się wpali. Myślę, on doskonale wie, nie? Że mu nie wolno i że zaraz zostanie opierdziel, ale i tak zrobi. Oj, zrobię. Ja widzę tutaj pixel arta. O kurde. Piękne. No tak, też bym się darł, jakbym zobaczył, że taka gra jest za 40 dolków. Ja bym jej nawet za darmo nie chciała. Okej. Okay. Ojej. No ale weź coś, zrób w takiej sytuacji. To jest, drogie dzieci, szybkowar. Tak. Kiedyś bardzo popularne rosyjskie szybkowary były. Aj, stary rosyjski sprzęt był najlepszy. No.
Do dzisiaj mam wypalarkę taką do drewna. Nie kupisz lepszej. Czy ma takie radzieckie literki. Ale co tu jest, bo ja nie rozumiem, co się dzieje w tym filmie. No właśnie, czekam na jakąś puentę albo jakiś... A na koniec puszczasz mi film o facecie w łódce. To co? Nie kumam. Ja też, nie zrozumiałem. A może my za głupie po prostu jesteśmy? Może. No to jest straszne. No trochę tak. Ja się to chyba też na swój sposób jest straszne. No tak, tak. A ja generalnie się chyba starzeję na te filmiki, bo coraz mniej mnie one bawią. Albo już po prostu się za dużo naoglądałem, albo już jestem zbyt uodporniony na to, wiesz. No, ale to spoko, wiesz. No. To było okej, okay, tak. Asian niggas. Classic niggas. Racist niggas. Ojej. Mystery niggas. Psycho niggas. No kotki. Kotki w internecie zawsze będą zabawne. Big niggas, thick niggas, curvaceous niggas, oh, yeah. 80s niggas, 90s niggas, sleepy ass niggas, nigga. Jeden taki załzawiony. Ojej, ale ten to tak wyglądał na chorego broke nawet trochę. Niggas. No. Parmesan niggas, fake niggas, fake niggas, famous niggas. I'm alive, fool! Sensitive niggas. Yeah, motherfucker. Ten też wyglądał na chorego. No. I co? I to by było na tyle? No, chyba tak, bo ta końcówka to taka jakaś taka była trochę znaczy, odczapy. Propozycja, ja ci powiem tak. Na pewno się trochę zestarzałeś. Bo jak już ustaliliśmy na początku, bączury twoje własne w ogóle nie wzbudzają w tobie żadnego zakłopotania ani zażenowania. A inna sprawa jest taka, że chyba po prostu już internetom brakuje pomysłów. Już tak wszystko było, no. Że chociaż że tym razem... Ci, że jeszcze mnie potrafią zaskoczyć. Dalej mnie strasznie bawią... O, jakby mi widzowie znaleźli jakąś kompilację tych filmików takich, no nie wiem, że ktoś przypieprza na przykład głową o pianino i z tego robią... no ten... Tą głową na przykład przypieprza. O, tak. Uwielbiam tego typu filmiki w ogóle, no nie? To poprzerabiane jakieś nam na Bohemian Rhapsody, na Queenów ogólnie, na jakieś tam Bananas, Gwen Stefani i tak dalej. Coś pięknego. Po prostu te filmiki są najlepsze dla mnie. Także jakbyście mieli ich więcej, to... To bieremy. Natomiast takich chyba nie, nie? Znaczy, generalnie ja się za dużo w swoim życiu chyba naoglądałem Fail Army i tak dalej, wiesz, tych takich Fail Compilation. Rozumiem. I to już, te jak ktoś się przewraca albo coś, no dobra. Szczególnie, że 99% to są takie fejki, to widać, że to są takie fejury, wiesz, takie specjalnie zrobione rzeczy, żeby tylko było śmiesznie, że aż wstyd, że to też człowiek, no. No. Chociaż tego, co oglądaliśmy z Hunterem, chyba nie pobije się, to gorzej nie będzie. No to nie, no to, ale tam, nie, to nie tam, no to, to tam, to był Asian level, no także wiesz, to w ogóle, nie, no umówmy się, że to do tego daleko jeszcze wszystkim. Tak, tak czy inaczej ja się dzisiaj czuję tosterem, a ty? Nie, no ja się pośmiałem trochę, więc tosterem raczej nie jestem, ale taką podgrzewaczką, no kanapek już trochę tak. Tym takim do trójkątów, takich co się takie sandwicze robi. No to też jest chyba toster. Znaczy, na to też się mówi toster, tylko że tutaj za toster biorą te takie wyskakujące kanapki, no tak. A ja będę sandwichem z serkiem w środku. To źle brzmi. Do. No, także dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa!